Mienia zawód Maciej Maszewski. Ja wracz stomatolog. Rosyjski akcent? Dlaczego? Za chwilkę zobaczycie w moim programie Masz wizytę, a moim gościem będzie Waleria Bubnowicz, mistrzyni Polski juniorów w pływaniu. Witam wszystkich w kolejnym programie Masz wizytę. Dzisiaj moim gościem jest Waleria Bubnowicz. Witam Cię serdecznie w programie, Waleria. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że mogłam tutaj przyjść. Waleria, słuchaj, Ty jesteś taka gwiazda w swojej dziedzinie. Powiedz najpierw wszystkim, ile masz lat? 15, pojutrze. Pojutrze kończę, tak. Dobra. A będzie impreza jakaś? Coś szykuje, czy nie? Myślę, że nie, tak w gronie rodziny. Okej, okay, więc Waleria, słuchajcie, jest mistrzynią w swojej dziedzinie, a konkretnie uwielbia pływanie. Powiedz nam, to pływanie to od ilu lat już tak uprawiasz i jakie masz sukcesy? Uprawiam już 7 lat i z czego dobrze wszyscy już wiemy, że zostałam mistrzynią Polski, z czego się bardzo cieszę, że te 7 lat nie były tak naprawdę zmarnowane. Czekaj, 7 lat, to ty zaczęłaś pływać w wieku? 6, 7. 7 lat. Druga klasa. Moje córki, wiesz, bo mają już teraz 6-8, niesamowite. Jakie takie początki miałaś, wiesz, z tą dyscypliną? Jak to wyglądało, Jak pamiętam, to na początku się... Byłam taka, bo to była szkoła, pierwsza klasa, już wszyscy umieli pływać, bo to była sportowa klasa. I wszyscy już umieli pływać, a ja tak doszłam do nich, do drugiej klasy. No i oczywiście trochę byłam z tyłu. Ale później wszystko nadrobiłam, pływałam najlepiej ze wszystkich. I tak jakoś wyszło, że dalej zaczęłam kontynuować to. Twoje sukcesy też są, Waleria, związane z Grudziądzem. Tak. A konkretnie jakbyś kilka słów o tym opowiedziała, jeżeli chodzi o szkoły, które tutaj w okolicy również były. Na początku chodziłam do szkoły w Wałdowo-Szlachecką za Grudziądzem, ale musiałam dojeżdżać na basen, na rząd. I zawsze tam na 7 trening, jakby do 8 i od razu po basenie musiałam wracać znowu do szkoły. Czyli nie było takiego blisko basen, blisko szkoła, a tylko musiałam tak dojeżdżać. Zawsze jeszcze jeździłaś te kilometry, nie? Tak. A powiedz, no bo teraz jak rozmawialiśmy, pamiętam, to już opowiadałeś, że już na szersze wody wypłynęłaś poza Grudziądz, a konkretnie Trójmiasto, zgadza się? Tak. Jak twoje życie dzisiaj wygląda, wiesz, w tym wieku? No musiałam sobie jakoś radzić, bo daleko od mamy i jakoś sobie radzę. Basen, treningi, szkoła. I tak bo cały tydzień jesteś praktycznie teraz w Trójmieście, zgadza się? Tak. Tak, mistrzynia Polski, już tak troszeczkę inaczej życie ci się zaczyna układać. Mm-hmm. A to jest teraz, jak się ta szkoła twoja nazywa w Trójmieście? Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących. Okej. I jest taki, wiesz, przeskok, że faktycznie też oprócz... Wiesz, my często kojarzymy, że ci sportowcy to tylko... mają te zajęcia, wiesz, związane z WF-em, z pływaniem, z basenem w twoim przypadku. A jak powiedz, jest, czy wy macie też normalnie oprócz tego szkołę, zajęcia i wiesz, tą naukę taką jak inni rówieśnicy twoi? Nie, to my mamy zupełnie inaczej niż ktokolwiek mi mówi, że ma szkoły na 10, nie wiem, tam do 13 i już mam wolne. To my mamy na 6, czasami możemy mieć na 6 trening. Do 8, później szkoła do 14:35 i znowu trening do 18. Czekaj, rano wstajesz o 6, tak? Masz trening, później idziesz do szkoły i później jeszcze raz masz trening? Tak. Zresztą jak ja na SKS-y chodziłem, to było tak, że tam do tej 14:15 mieliśmy, wiesz, podstawówkę czy szkołę, a potem po południu już te SKS-y były tak 2 godziny i człowiek się cieszy, wiesz, nie, bo cały tydzień czekał na te SKS-y. No tak. Masz takie codzienne SKS-y. Tak, właśnie. Super. A powiedz, Waleria, takie, wiesz, to jest też ciekawa historia, bo rozmawiałem i z tobą, i z mamą, a wy pochodzicie z... Z Białorusi. I jak wyglądała twoja taka droga, jakbyś powiedziała dwa słowa, w którym roku do Polski przyjechaliście?
w 2018-19. Czyli te pierwsze takie też szlify związane z pływaniem były właśnie tam? Tak. Właśnie tam zaczęłam pływać i jak dowiedziałam się, że mam przyjechać do Polski, to powiedziałam, że nie jadę nigdzie, bo chcę dalej pływać. Ale zgodziłam się pod jednym warunkiem, że mama znajdzie mi ten basen. Jak znalazła, to wtedy się zgodziłam, że przyjadę. A, czyli to taka pasja, wiesz, z krwi i kości. Powiedziałaś, tak, że nie ma basenu, nie jadę do Polski. Tak. Wiesz, jaka jest różnica pomiędzy, wiesz, szkołą tam na Białorusi? Pytam konkretnie o to pływanie, wiesz? Widzisz w trenerach, w tym, jak byłaś prowadzona i tym, jak przyjechałaś do Polski. Może jeszcze takiej różnicy za bardzo nie widzę, bo byłam wtedy jeszcze takim dzieckiem. W sensie nie pływałam już aż tak dobrze, żeby jakoś sprawdzić, czy jest różnica tam, a tu. A po prostu widzę, że tutaj mi jest lepiej pod każdym warunkiem to, że mogę dalej się rozwijać, mogę dalej kontynuować, a nie, że po prostu dom, basen, szkoła, zawody tylko na jednym basenie wyłącznie i koniec. A tutaj każdy zawody w jakimś innym mieście i mogę tak jakby zwiedzać, jeździć gdzie chcę. Tak, a te sukcesy swoje największe, które masz, wiesz, dyplomy, które przyniosłeś do mnie, to w której konkurencji? To jest ten kraj? 50 kraulem, 100 kraulem i 50 delfin. To jest takie, bo jestem sprinterką i pływam sprinty bardziej niż długie dystanse. Gdzie będziemy mogli Cię w najbliższym czasie oglądać? Jakie zawody, jakie masz plany na 2021 rok? Najbliższa taka impreza to jest Mistrzostwa Polski Seniorów. A dalej to będą Mistrzostwa Polski 15-latków już na długim basenie. Mistrzostwa Polski letnie. To będzie taka też. Co, możemy duża. Zaprosić wszystkich tam, na, wiesz, jak będzie możliwość, na trybunę, żeby Ci kibicowali? No, jak będzie taka możliwość, to tak. A tak to na YouTube oglądać live'a. Live'a będzie tam gdzieś spuszczony. To wiesz, teraz na każdych zawodach jest live, bo no nie można nikogo zapraszać. I więc telefon, wszędzie, gdzie możesz być, możesz oglądać. Jak ważny w Twoim życiu jest telefon komórkowy? O właśnie, zapytam Cię, wiesz, jako osobę młodą, bo wiesz, pewnie takie Instagram, wszystkie te TikToki, to nie są Ci obce. No, używam to na co dzień, ale miałam właśnie taką ostatnią sytuację. Jak wracałam do Gdańska, to zostawiłam swój telefon w pociągu i pojechał do Bydgoszczy Głównej, ale na szczęście wrócił i byłam 4 dni bez telefonu. I jakoś sobie radziłam, nawet nie zauważyłam tego, że jakby go nie mam, po prostu tak normalnie żyłam sobie. Oczywiście pożyczyłam jego żonka swój telefon, drugi, ale jakoś nie było takiej dużej różnicy, czy go mam, czy nie. Zadzwoniłaś tam na PKP, wiesz, że telefon ci... Dzwoniłam od razu do mamy. Mama, zostawiłam telefon w pociągu, mama od razu dzwoni. Dobra, Waleria, co ty zrobiłaś? Ale dobra, znalazł się. Jakie błędy najczęściej popełniają ludzie, jak wiesz, uczą się pływać? Jak na przykład taki jest Twoja ta korona dyscyplina, sprint na delfinie, czy wiesz, to jak to wygląda? Jak myślisz, przypuśćmy, mam te 15 lat i uczę się tego, co mógłbym poprawić? No, może skorzystam ze swoich błędów, które ja najczęściej trener mi powtarza na każdym treningu, a ja dalej nie mogę tego zrozumieć i dalej pływam źle. No to, że jak płynę, to jak płynę delfinem, muszę, jak biorę oddech, to muszę od razu chować głowę. A tego nie robię, bo nie nadążam i dlatego tak wychodzi, że mam błędy. Albo kraulem, że jak płynę, jak pływam sprinty, to muszę szybko jakby wziąć oddech i znowu schować głowę i dalej płynąć. A u mnie tak wychodzi, że biorę oddech, długo trzymam głowę i później znowu chowam głowę i... Wiesz, takie trochę, mamy teraz ten 21 rok i dużo osób też, wiesz, wiem, że pływa, ale też narzeka, wśród moich nawet znajomych, że przez koronawirusa im się zmniejszyła pojemność płuc, że już tak jak wcześniej mogli więcej przepłynąć pod wodą chociażby, tak teraz no i jest z tym większy problem. Czy ty też masz z tym kontakt, czy widzisz, że osoby gdzieś tam, które są w Twojej okolicy, też są bardziej osłabione, bo wiesz... No, dla pływaków to jest zawsze tak, jak na przykład nie ma w ogóle wody przez tydzień, jak na przykład jest chory i albo po prostu nie trenuje, to przychodzi na następny dzień
i chcę normalnie popłynąć, to nie da rady, bo płuca, jak oddycham, to brak powietrza, tak powiem. A jak na przykład miałam, że nie pływam 2 tygodnie, miałam zapalenia ucha i przyszłam na basen, to jakoś normalnie oddychałam, więc ja nie wiem sama, od czego to może zależeć. Czyli ten oddech, ta pojemność płuc też jest ważna. Tak. Co musi takie przygotowanie, wdrożenie najpierw. Mhm. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale w kwestii basenów bardzo ważny jest też stomatolog. Dlatego, że jeżeli dużo się pływa, to też jest bardzo niskie kwasowe pH. A w związku z tym występuje takie coś jak erozja. I to dzisiaj Wam chciałem powiedzieć, ponieważ nie każdy wie, że mimo wszystko, jak pijemy dużo coli, dużo, wiesz, takich Red Bullów, czy do tego dochodzi jeszcze basen, to te pH sprawia, że te zęby są naprawdę bardzo nasze osłabione. A już rozmawialiśmy na ten temat, nie? Tak. Bo pamiętasz, tak byłaś bardzo zdziwiona, pamiętam, jak pierwszy raz ci o tym opowiedziałem. A jakie masz przemyślenia dzisiaj? Naprawdę się zdziwiłam, że przez chlor mogę mieć coś z zębami, że co? Nigdy tak się nie zastanawiałam nad tym. Także wiecie, jeżeli pływacie, to pamiętajcie o tym, żeby też zawsze raz na pół roku chociaż odwiedzić stomatologa i zbadać, a nawet częściej tak naprawdę, co się dzieje w tej jamie ustnej, ponieważ te zęby są narażone naprawdę na znacznie większą destrukcję. Czy ty masz jakąś dietę? Chciałem cię zapytać, wiecie, ja wezmę łyka kawy w międzyczasie, a ty możesz opowiedzieć wszystkim, czy wiesz, musisz tam trzymać jakieś te kilogramy, czy nie, masz, wiesz, jakieś ograniczenia? W sensie ważymy się przed każdym, no, przed każdym treningiem, żeby sprawdzić, czy nabieramy masę, czy nie nabieramy masę, bo ja nie mam żadnej diety, nigdy jej nie miałam, to teraz trenuję nigdy, żeby, nie wiem, nie jeść tam lub na odwrót jeść cały czas, bo trzymam cały czas tą samą masę, a jak na przykład widzę, że spada mi ta masa, to znaczy, że po prostu tracę te mięśnie, tą siłę swoją, ale staram się jakoś po prostu normalnie jeść, jak zawsze i utrzymać się na tym samym poziomie. Ty masz dużo relacji jeszcze ze swoimi takimi, wiesz, koleżankami z Białorusi, czy to wszystko, jak już tutaj, wiesz, się przeprowadziłaś, to tak zniknęło? Mi się wydaje, że na początek, jak w ogóle wyjechałam na samy początek, to już nikt do mnie nie pisał. Byłam już taka pod wrażeniem, że jaki ludzie mnie otaczali przez całe życie tak naprawdę. A teraz może ktoś tam do mnie napisać jakiś raz na ruski rok i się spytać, co tam, jak tam, lub jakąś relację wstawię, że jestem na basenie, to mogę tam, o, super, super, gratulacje, jesteś tam mistrzynią, czy nie. I to tak, przy sukcesach są, po prostu tak, napiszą, przypominają tak sobie o tobie. Nie, wiesz, lepiej mieć takiego kogoś obok siebie, co wiesz, na co dzień jest chyba, nie? Tak. To też jest odległość i też nie wiesz, co się dzieje tam, a co się dzieje tu. Wiesz, jest tak, że do każdego treningu i do dyscypliny, którą uprawiasz, musisz się dobrze przygotować. Nawet do morsowania, wiesz, morsujesz, czy nie? Nie. Okej. Okay. Nawet do morsowania, wiesz, widzę, że niektórzy się przygotowują, tam 10-15 minut biegają. A jak jest u ciebie na, wiesz, treningach? Jak wygląda taki twój trening? No, najpierw my mamy jakieś 500 metrów rozgrzewki, jakieś rozpływanie. Później mamy jakieś też dalej rozpływanie, ale przygotowujące się do głównego zadania, na którym będziemy musieli tam poćwiczyć jakąś wytrzymałość, czy jakieś sprinty bardziej, żeby coś tam pływać szybko. I później właśnie przygotowujemy się do tego zadania głównego, później jest zadanie same główne, no i później jakieś rozpływanie po tym zadaniu głównym. I to tak wygląda na co dzień. Możemy jakąś, nie wiem, technikę poćwiczyć na treningu, a teraz... Ale to masz tak, że wiesz, danego dnia robicie, dobra, dzisiaj delfin, pach, nie? A dzisiaj, wiesz, na przykład crawl, pach. Czy po prostu jest to dostosowane, że... Ja może z innej dziedziny się wypowiem, jest taka gra jak Football Manager i tam na przykład tydzień po tygodniu musisz ustalać treningi, co w danym tygodniu, tak, wiesz, albo w danym dniu trenujecie. A jak jest u ciebie? Na przykład miesiąc temu zaczęliśmy treningi, trener zaczął nam jakby rozpisywać i na przykład przez miesiąc, w poniedziałek, środa, sobota, na przykład pływamy 8-25 pod wodą w minutę.
W następnym tygodniu 10-20 piątek. W tym samym czasie? Tak. Poniedziałek, środa, sobota. Przed zadaniem głównym, tam gdzie musimy... To jest jakaś kara, jak wiesz, tam się nie zmieścisz w tym czasie? Że... Nie, raczej cała grupa się wyrabia. I tak właśnie doszliśmy do 16-20 piątek pod wodą. O. W tak minutę. Pobudza was, żebyście jak najwięcej zrobili w czasie. Tak. A wiesz, dzisiaj byś miała takie wiesz, zadanie, bo ja mam takie jedno motto życiowe, którym się kieruję. Chciałbym, żebyś, ono jest zawarte właśnie tutaj. Ja pokażę je do kamery, ty je przeczytasz i chciałbym, żebyś się do niego odniosła, dobra? Bo tego też ci życzę w sumie, nie wiem. Co? To jak jest ci się dobre. Podoba moje motto życiowe? Super jest. Przeczytasz je? Prawdziwi wojownicy nigdy się nie poddają. Czyli każdy jakiś wojen nigdy się nie podda. I to jest super. Ja zawsze wierzę, że warto, jeżeli w coś głęboko wierzysz, walczyć o to do końca. I wiesz, chociażby leżał na ziemi, wiesz, jest taka fajna scena w Avengersach, nie wiem czy widziałeś ten film, jak Kapitan Ameryka, wiesz, leży, ale on i tak wstaje, podnosi się za każdym razem po to, żeby jednocześnie faktycznie pokazać to, on głęboko wierzy w to, co robi i to jest coś, co daje na przykład mi siłę akurat. A jak jest u ciebie? Bo wiesz, ty nawet powiedziałaś dzisiaj w programie, że jeżeli byś jednocześnie mama ci zabroniła, to powiedziała, że nie będziesz pływać, to byś nie przyjechała tutaj za nią do Polski, zgadza się? Tak. To pływanie to jest coś, co też tak głęboko wierzysz? Tak, na przykład ja miałam taki słabszy dzień i na przykład ja już myślałam wszystko, opadają mi ręce, już nie mogę, nie mam siły, ale znalazłam w sobie taką małą iskierkę taką, że no nie chcę się poddawać, chcę dalej iść do swojej celi, bo mam cel, do której dążę całe życie, jakby żeby już tak długo trenuję i chcę tego osiągnąć, to nie mogę się poddać teraz. Muszę jakby dokończyć to. Czyli tam się coś zgadza? Tak. Wiesz, ja ci tego życzę, wiesz, żebyś sobie też taki cytat zapamiętała, bo uważam, że też jesteś wojowniczką. Taką Dziękuję. Wojowniczką pływania dla mnie, wiesz? To tak powinniśmy chyba ten odcinek nazwać. Dziękuję. Jest tak, że niektórzy mają superbohaterów. Jest grupa Avengersów. A ja właśnie zakładam własną taką grupę superbohaterów. I będziesz jednym z takich super moich bohaterów. Grupa nazywa się Maszewski Sport Talents. I ty jesteś moim talentem, jeżeli chodzi o pływanie, Waleria. A od tej pory też na pewno będziesz miała moje pełne wsparcie. I chciałbym wam powiedzieć jedno. Jeżeli macie talenty sportowe, macie problemy, nie zawsze możecie to wszystko zrealizować. Nie czekajcie, zapraszam was do współpracy. Podejdźcie tutaj, do mojej szkoły Heroes of Dentistry, do Maszewski Sport Talents, a na pewno będę w stanie wam pomóc. Waleria, należysz już do mojej ekstra grupy superbohaterów. A powiedz szczerze, jakie masz takie cele swoje i co my możemy razem osiągnąć? Ja mam cel, żeby jakby poprawić swój uśmiech, żeby te moje zęby były lepsze niż mam teraz, żeby mogłam się uśmiechać i nie krępować, że a może ten pomyśli, że mam takie zęby, albo ten takie. No a swój główny cel to jest dalej dążyć w pływaniu do czegoś. A jaki jest taki, wiesz, ja ci życzę osobiście, żebyśmy mieli jakiś złoty krążek. A na jakie takie, wiesz, tak, dla ciebie takie największe wyzwanie by było, żeby ten złoty krążek zdobyć gdzie? Na każdych mistrzostwach. Polski lub na jakimś, nie wiem, na przykład jak teraz jadą do Tokio. Do Tokio? Na jakiejś olimpiadzie. Na olimpiadzie. To wiesz, uderzmy w najwyższą półkę. Co ty na to, żebyśmy kiedyś stwierdzili, że mamy złoty medal na olimpiadzie wspólny. Dobry cel? Tak. To tego razem nam życzę. Dziękuję. Dziękuję ci serdecznie za obecność w moim programie Masz Wizytę. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję.